507 964 253 507 964 253. W sobotę była konwencja, ale w piątek, proszę Państwa, w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Piękny tytuł, prawda? Rodzinny kapitał opiekuńczy. Przewiduje on, że od przyszłego roku rodzicom będzie przysługiwać nowe świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS w miesięcznych częściach po 500 zł przez 2 lata lub po 1000 zł przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki ze świadczenia nie będą opodatkowane. Bardzo interesująca i ciekawa debata, jak się okazało, tam się odbyła w piątek w tym Sejmie. Uwaga, Telekino, ja was poproszę, żebyście byli w pogotowiu, bo chciałbym wywołać krótkie wystąpienie pani poseł Aleksandry Gajewskiej. Warto zapamiętać to nazwisko. Oczywiście Platforma Liberales z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej. Dlatego, że pani poseł Aleksandra Gajewska podczas tej piątkowej debaty wypowiedziała frazę, która moim zdaniem powinna zostać z nami na wieki. Jan to w ogóle przetłumaczył na języki obce i puścił w świat. Co takiego powiedziała pani poseł Aleksandra Gajewska podczas piątkowej debaty w Sejmie? Co mnie tak poruszyło i dlaczego uważam, że to jest takie ważne? Uwaga, Telekino, bardzo proszę. Ale chciałabym do Państwa z tego miejsca apelować o to, żeby rozważyć projekty, które będą rozwiązaniami systemowymi, a nie tylko i wyłącznie przelewami kasy na konta rodziców, bo nie na tym polega rodzicielstwo, żeby rodzice coś dzieciom kupowali. To jest absolutnie fundamentalna fraza. Proszę uważnie posłuchać. Bo nie na tym polega rodzicielstwo, żeby rodzice coś dzieciom kupowali. Proszę Państwa, ja kiedyś, no taka była fanaberia ówczesnego pracodawcy, skończyłem taki kurs o tym, że potrafię komunikować trudne decyzje, był ten kurs. Dostałem dyplom, jak każdy z uczestników tego kursu, dostałem dyplom na koniec, że właśnie tam Jacek Sobala potrafi komunikować trudne decyzje. Ja to oprawiłem w ramki i powiesiłem w pokoju u dzieci. To było bardzo poręczne, dlatego że mówiąc na przykład tam wyrzuć śmieci albo może byś posprzątała, to pokazywałem tylko tam jak trzeba było. Co wisi na ścianie. No oczywiście dzieci nie są takie głupie, nie? Po kilku dniach ten dyplom zniknął. Ale tym razem, tak sobie obiecałem, jak usłyszałem, co powiedziała pani poseł Aleksandra Gajewska, tym razem ja będę czujny. Ja tego filmu nie pozwolę skasować. Mało tego, proszę Państwa, tak jak mówiłem, ja bardzo poważnie rozważam, czy nie przetłumaczyć tego na język. To jest w końcu jakaś tam krótka fraza. Czy nie przetłumaczyć tego na języki obce i świat nie puścić, dlatego że to ma wyjątkową moc. Proszę jeszcze raz posłuchać. Bo nie na tym polega rodzicielstwo, żeby rodzice coś dzieciom kupowali. Ja cały weekend na tym jadę. Jak ta udręka moja o tym usłyszała, że nie na tym polega rodzicielstwo, żeby rodzice coś dzieciom kupowali, ona już dzisiaj zna na pamięć po tym weekendzie. Jak o tym usłyszała pierwszy raz, to mnie zapytała, na czym polega rodzicielstwo. Poradziłem sobie z tym, zgodnie z każdą techniką Schopenhauera, że od zadawania pytań, to jest pan redaktor, wiadomo, kto jest panem redaktorem. No. Pan Józef Stychów jest z nami. Kłaniam się, panie Józefie, dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Panie redaktorze, ja mam taką do pana sprawkę. Jakby pan to trochę tak gdzieś między redaktorami, bo byłem na tej manifestacji, co była w Warszawie Gazety Polskiej i tam zabrali głos porządni ludzie. Dlaczego u nas, jak to mówiło się kiedyś, że Polak mądry po szkodzie, a tu wychodzi, że Polak głupi przed szkodą i po szkodzie. Przecież za ten Turów to ktoś powinien odpowiedzieć, burmistrzowie tamtych miast. Przecież jak to oni nie powinni wcześniej interweniować, bo przecież tam mają i Niemcy, i Czesi też mają te kopalnie odkrykowe.
i też nas zanieczyszczają powietrze i w ogóle. Tak tu na Stychach Huta Łaziska, to jak zawieje tu na Tychy, to trzeba okno zamykać gorzej jak w zimie smog. Gdzie, kto się tym zajmuje? To przecież nie musi premier Morawiecki o wszystkim myśleć i prezes Kaczyński. Ludzie są, pieniądze biorą, a te, wiadomo, że jak Czesi nas wyprzedzili swoją cwaniactwem, to my teraz już nie powiemy, że oni nas też trują, bo powiedzą, że się odgrywamy. Trzeba było to zrobić wcześniej. Nic w tym temacie nie jest poruszane, tylko tak jak te owce na rzezie idziemy i teraz kwoty wyliczają i będziemy płacić. Kto będzie płacił? Premier będzie płacił, burmistrz Turowa. Będą płacić ludzie, podatnicy. Panie, a ta Unia to już uszami mi wychodzi. Wyjść z tej Unii i będzie spokój. Tak jak wyliczył, to jest prawda. On się nie myli ani o włos. To jest prawda, panie redaktorze. Tak jest. Oni tu czerpią na Polsce kokosy. Podatków nie płacą. Jak wiem, w hipermarket się pójdzie, to oni co chwilę przestawiają półki i że niby inwestują. I podatków dalej nie płacą. Nie uprzedzajmy, panie Józefie, nie uprzedzajmy faktów. Spokojnie. Cytowałem, co powiedział wiceminister. Nic nie będziemy, ani centa nie zobaczą. Spokojnie, nic nie będziemy płacić. Bardzo uprzejmie dziękuję. A propos tego, co Jaki powiedział, to jest bardzo ważne. Całkowite straty finansowe dla Polski wynikające z transferów finansowych pomiędzy naszym krajem a Unią Europejską wynoszą za lata 2004-2020 około 535 miliardów złotych. Tak wynika z raportu przygotowanego przez zespół pod przewodnictwem profesora Zbigniewa Krysiaka z SGH i profesora Tomasza Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego. Bilans zaprezentowano dzisiaj na konferencji prasowej w Sejmie. Pomysłodawca raportu, europoseł Patryk Jaki, podkreślał, jak ważne jest, żebyśmy mieli uczciwą dyskusję i uczciwe liczby na temat tego, ile Polska zyskała w sensie finansowym, ile straciła i jaki jest bilans uczestnictwa w Unii Europejskiej. Główne konkluzje tego raportu są takie, że w latach 2004-2020 z budżetu Unii do Polski trafiło netto 593 miliardy złotych. Bilans finansowy spółek Unii Europejskiej transferujących zyski z Polski to jest 981 miliardów. To ten przepływ pieniądza w tamtym kierunku to kwota netto uwzględniająca zyski polskich spółek generujących zyski za granicą na terenie Unii Europejskiej, tak wyjaśniał pan profesor Krysiak. Minus 388 miliardów złotych to jest różnica w bilansie pomiędzy dwoma pierwszymi punktami, wskazująca, że średnioroczny ujemny przepływ wynosi około 23 miliardy złotych. Całkowite straty dla Polski w okresie od 2004 wynoszą około 535 miliardów złotych wraz z bilansem eksportu do Unii Europejskiej uwzględniającym wartość wsadu z importu, kolejne minus 148 miliardów złotych. Środki, które Polska otrzymuje z Unii Europejskiej, nie rekompensują otwarcia polskiego rynku wewnętrznego dla państw Europy Zachodniej. Tak mówił podczas prezentacji raportu profesor Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego. No to jest coś, czego lemingi nie usłyszą, nie przyjmą do wiadomości i tyle. Proszę państwa, metropolita krakowski, arcybiskup Jędraszewski wygłosił w niedzielę homilię do uczestników 39. pielgrzymki Ludzi Pracy, podczas której to homilii zdecydowanie sprzeciwił się unijnemu szantażowi związanemu z lokalnymi uchwałami przeciwko ideologii LGBT. Podczas kazania arcybiskup Jędraszewski stwierdził, że Unia Europejska próbuje stosować perfidne metody nacisku, obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od Bożego prawa i przyjęli to w imię tak zwanej tolerancji. Do tych słów księdza arcybiskupa odniosła się dzisiaj pani poseł Joanna Mucha. W programie Wirtualnej Polski pani poseł powiedziała tak: mam wrażenie, że arcybiskup nie do końca rozumie, czym jest Unia Europejska. Mam zresztą wrażenie, że nie do końca rozumieją to politycy PiS. Mam głębokie przekonanie, że politycy PiS mają wrażenie, iż są w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, w EWG, czyli w poprzedniczce Unii Europejskiej. Z tym, że EWG zakończyła się w 1991 roku traktatami podpisanymi rok wcześniej. Unia Europejska to jest wspólnota, która jest znacznie szersza niż tylko wspólny obszar gospodarczy i która narzuca pewnego rodzaju zobowiązania. Mam wrażenie, że politycy PiS i arcybiskup tego naprawdę nie rozumieją. Chcą odbierać różnego typu benefity,
które daje Unia Europejska, ale nie wywiązywać się z obowiązków, które sami na siebie narzuciliśmy wtedy, kiedy do tej Unii wchodziliśmy. No, czyli to jest w dalszym ciągu ta sama manipulacja, którą już Państwo doskonale znają. Przy okazji, ponieważ tutaj pani Mucha wspomina o tej praworządności, uwaga Telekino, co to jest praworządność i kiedy jest praworządność, a kiedy jej nie ma? No bo to jest taka rzecz w niuansie wynikająca z kontekstu, rozmaitych interpretacji. Do tej pory był problem z tym, żeby to zdefiniować, co to jest ta praworządność, aż tu nagle objawiła się doktorka spółek na jednym z tych kolorowych, tęczowych marszów. I doktorka spółek w bardzo przystępny sposób nareszcie wyjaśniła wszystkim, co to jest ta praworządność, na czym ona polega i kiedy jest praworządność, a kiedy jej nie ma. Uwaga Telekino, co powiedziała pani doktorka spółek? Bardzo proszę. Nie ma praworządności bez równości małżeńskiej. Nie ma praworządności bez prawa do wychowywania dzieci. Nie ma praworządności bez szybkiej procedury uzgodnienia płci. Dzisiaj idę z tęczowym banerem Vegans for LGBTIQ. Bo jest jeszcze jedna grupa, o której musimy pamiętać. Zwierzęta pozaludzkie. No i co, zrozumieliście? Barany czy nie? Praworządność jest wtedy, jak geje i lesbijki będą mogły brać ślub, najlepiej kościelny, jak będą mogły wychowywać dzieci i tak dalej. Te zwierzęta pozaludzkie, bo to ludzie jeszcze niektórzy nie rozumieją. Zwierzęta pozaludzkie, ja tym psy straszę. Zwierzęta pozaludzkie to są te, które z nami nie mieszkają. I no to jest jeszcze w opracowaniu, jak się domyślam, bo to no nie do końca wszystko mają przemyślane. To jest świeży program, nowy, tak? No bo na przykład takie różne, co one mieszkają z nami, a wcale byśmy nie chcieli, żeby one z nami mieszkały, to co one są ludzkie? To zostawmy. Zwierzęta pozaludzkie to te krowy i tak dalej, które nie mieszkają tam z człowiekiem, tak w sensie, że nie na kanapie. Natomiast mnie tam zafrapowało co innego, ta szybka procedura uzgadniania płci. Dlatego, że to jest bardzo inspirujące. Proszę Państwa, pisarz by napisał na przykład w ten sposób. Roman położył rękę na kolanie Krystyny. A potem, no wiadomo, co było potem. Prawda? Jesteśmy przed 22, nie będę kończył. Bo jeśli po tym szybkim uzgodnieniu procedury, no takie to jest sformułowanie, po tym szybkim uzgodnieniu procedury płci Roman tę rękę kładzie, no właśnie, to otwiera szereg nowych możliwości, dlatego że no przecież jeśli, jak właśnie, jak szybka jest ta procedura uzgadniania tej płci, bo jeśli on, zresztą dobra, nie okej, w porządku, bo to zabrniemy przed 22. Pan Krzysztof ze Szczecina? Kłania się panie Krzysztofie, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku, witam pana i widzów i słuchaczy Telewizji Republika. Ja miałbym chciał, oczywiście nawiązałem do tego tematu dzisiejszego, najważniejszego, czyli tego wyroku tak zwanego TSUE. No bo po prostu używam celowo tego zwrotu, dlatego że skoro oni używają w stosunku do nas, no Parlament Europejski, no ale to wiadomo, że to jest to samo przecież. Że nie ma, jest ścisły związek między parlamentem, między komisją, a między TSUE. Skoro oni mówią o tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym u nas, prawda, nie, czy tam jeszcze innych sformułowań używają w każdym razie, że on został, że ten Trybunał działa w sposób nielegalny, o tak to można określić najkrócej, to tak samo mogę powiedzieć, że to jest wyrok tak zwanego TSUE. Ale o co mi chodzi? Ja oczywiście się nie, wiadomo, że to jest po prostu
zwykła gangsterka, że tak powiem, w stosunku do nas. Ale wiadomo, z jakiej inspiracji to jest, no krótko powiem, wiadomo, z inspiracji naszego sąsiada zachodniego, bo to nie jest Unia cała. To jest po prostu, sami Niemcy powiedzieli, że my was wykupimy. Tak? Czy było takie sformułowanie? I ja się dziwię, ja nie wiem, ja nie pamiętam, kto to powiedział, ale bodajże jeden z kandydatów chyba na obecnego, na kanclerza przyszłego, nie pamiętam kto, ale ktoś powiedział, my i tak was wykupimy. I my na to nie zareagowaliśmy w ogóle. To jest skandal moim zdaniem, bo rząd polski powinien na to po prostu powiedzieć, natychmiast zareagować. Dziwię się, że to nie zostało zrobione. No ale to już powiedzmy, zostawmy to. I wracam do tego wyroku. Oczywiście my tego wyroku nie wykonamy, bo to jest bezprawne pod każdym względem. Tego, to jest w ogóle bez precedensu, coś takiego. To jest sprawa bez... I to jest ten wyrok, tak zwany, może orzeczenie, bo to jeszcze nie jest wyrok, to jest po prostu, ja panu powiem, to jest próba sądowania. Co my zrobimy? Bo tu w grę wchodzą jeszcze, właściwie chodzi o wymiar naszej sprawiedliwości. Czyli, bo wiadomo, że oni chcą po prostu, chcą, żeby zostały przywrócone ci wszyscy usunięci sędziowie, ci nowo wybrani, czy żeby było tak, jak było, żeby zostało po prostu przywróceni ci ten system, który obowiązywał wcześniej. Ale panie Krzysztofie, przepraszam, ale już nie mogę tego słuchać. Oni nie chcą tam żadnych sędziów, mają w nosie, mówmy się, to jest kolejny pretekst i tak dalej. To w ogóle nie o to chodzi. Tak, no i właśnie chodzi o to, żeby nie było Kaczyńskiego, żeby nie było tego rządu, tutaj ma być Tusk zainstalowany i żeby było tak, jak było, tak jak pan powiedział. Tak, ale ja mam... Wszyscy ci sędziowie, kopalnie i tak dalej, to są tylko preteksty. Ale ja mam jeszcze jedną pretensję do naszego rządu, mianowicie taką, że nie wiem, od jakiegoś czasu odbywa się ping-pong między panią prezes, nie wiem, czy pan to zauważył, między panią prezes Manowską z sądu, a naszym rządem. Odbywa się wymiana korespondencji i jak gdyby zrzucanie z jednej strony na drugiej z sprawy właśnie tej Izby Dyscyplinarnej. To jest... Kto ma w takim razie za to odpowiadać? Czy pani prezes ma to zreformować? Czy rząd ma to zreformować? Ja uważam, że to jest sprawa rządu, bo oczywiście przecież Sejmu naszego... Daje się pan nabrać na tę narrację, panie Krzysztofie. Daje się pan nabrać, absolutnie. To kompletnie na czym innym polega. To w ogóle nie o to chodzi. To jest element negocjacji. No przecież oni to rozgrywają w ten sposób, żeby właśnie to przedłużyć, to przeciąganie liny i tak dalej. Chodzi tylko o to, żeby przedłużyć te odpowiedź w sprawie Izby Dyscyplinarnej, co my z nią zrobimy, tak? Ja rozumiem, ja to wszystko rozumiem, tylko że widzi pan, to z kolei daje paliwo tamtym, że oni mówią tak, no skoro tutaj sami się my kłócimy między, czy kto ma rację, czy ta strona, czy ta strona, co z tym zrobić, no to w takim razie po prostu oni sobie mają jak to się mówi, do tego pretekst, żeby wkraczać tutaj i żeby nas w ten sposób traktować. A to jest jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz właśnie, o którą chciałbym powiedzieć, że niestety ja nie widzę tego dobrze. Dlatego, że to wszystko ma związek z panem Tuskiem, jego przyjazdem do Polski i sprawą obalenia rządu. I nie wiem, czy pan zauważył. Jakiś czas była cisza. Tam CUE się nie odzywało, komisja się nie Ale odzywała. Ale czego pan nie widzi dobrze, panie Krzysztofie? Bo powiedział, że pan nie widzi dobrze. Tej przyszłości w ogóle Spokojnie. To wie pan co, to jest tak, że Tusk, ten bliskik miał zrobić... tak szybko i od razu tak, i na razie nic właśnie, z tego nie wyszło. Ale ja chcę powiedzieć panu słowo. Nie udało się mu. Okazało się, że rząd ma większość. Chciał to zrobić. Już po czasie jesteśmy. Panie Krzysztofie, przepraszam bardzo. I teraz wkroczyło CUE właśnie w to wszystko. Że ta strategia ulica i zagranica, to tak, spokojnie oczywiście. Jeszcze dużo przed nami tej szarpaniny. Naprawdę. Nie ma się co tym...
Dziękuję bardzo i przepraszam, że zająłem tyle czasu. Niech pan zajście przepraszam. Ja przepraszam, że kończę gwałtownie, ale my już jesteśmy po czasie. Ja już skończyłem program, proszę do mnie absolutnie nie dzwonić, nie mieć pretensji. W ogóle już nie rozmawiamy o niczym. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.